Dzień dobry. Wyjaśniliśmy sobie, na czym polega bodhicitta. Sama istota tego, co stanowi, że ktoś staje się bodhisattwą, sama istota stanu bodhisattwy, to jest właśnie bodhicitta. Ten umysł, czy ta motywacja nakierowana na to, aby wszystkie czujące istoty doprowadzić do uwolnienia się od wszelkiego cierpienia, wszelkiego braku satysfakcji i aby każdą z czujących istot doprowadzić do stanu Buddy. Wcześniej przy różnych okazjach mówiliśmy też o tym, w jakich okolicznościach pewien potencjał, który ktoś w sobie posiada, i ten potencjał oczywiście, że pochodzi z poprzednich żywotów, pochodzi z nagromadzenia zasług, z mądrości, w jakich okolicznościach ten potencjał może się obudzić, kiedy już jednak obudzi się w kimś, ktoś postanowi wejść na ścieżkę bodhisattwy, przyjmie to niezłomne postanowienie, to ślubowanie bodhisattwy, to jednak w zależności od różnych okoliczności, z jakimi może się spotkać, mogą wziąć czasami górę te jeszcze negatywne skłonności, które mamy w sobie, mogą one wziąć górę, albo czasami te pozytywne aspiracje mogą być nie do końca silne i po prostu nie wytrzymać w przeciwstawnych okolicznościach. Dlatego potrzebujemy ćwiczyć się w tej bodhicitcie aspiracji. Wspomniałem już we wcześniejszym wykładzie, że ćwiczenie to da się opisać w formie takich pięciu zasadniczych aspektów, w których powinien ćwiczyć się bodhisattwa. Pierwszy z tych pięciu elementów to jest nieporzucanie czujących istot. Powiedziano, że dzięki tej metodzie nie utracimy bodhicitty, dlatego że postawa, w której wykluczamy jakieś istoty ze swojej motywacji, jest postawą przeciwną bodhicitcie. Z chwilą, kiedy myślimy, tak, pomógłbym wszystkim albo prawie wszystkim czującym istotom, ale nie pomógłbym komuś, kto na przykład w przeszłości mi szkodził, i powstaje w nas takie pragnienie rewanżu, zemsty, gdyby było w nas takie nastawienie, że nawet gdyby ta osoba była w ciężkich kłopotach, na przykład ktoś byłby chory, czy jego życie by było narażone, moglibyśmy pomóc, ale właśnie z powodu tego pragnienia rewanżu nie chcielibyśmy pomóc. Mówilibyśmy sobie, wszystkim pomogę, ale nie tobie. To jest to postawa przeciwstawna bodhicitcie. Można wręcz zadać sobie pytanie, ile czujących istot trzeba wykluczyć z tej swojej motywacji, żeby postawa bodhisattwy była utracona. Otóż na przykład Gampopa w Ozdobie Wyzwolenia, wyjaśniając to, mówi, że nawet takie zwierzęta, które żyją cały czas z zabijania innych, na przykład różne drapieżne zwierzęta, chociażby lisy, nie potrafią, czy nie są w stanie wykluczyć wszystkich czujących istot, bo mają miłującą dobroć i współczucie, chociażby względem swojego potomstwa. A więc wykluczenie pewnej ilości istot nie jest jeszcze tym, może odwrotnie, jeśli wykluczymy pewną ilość istot, to nawet gdyby to była jedna tylko istota, przestajemy być bodhisattwą. Utraciliśmy motywację bodhisattwy. Mamy stronniczą, miłującą dobroć i współczucie, tak jak na przykład lisy lub inne zwierzęta. W sutrze wygłoszonej na prośbę króla Nagów, Anavatapty, Budda powiedział: bodhisattwa, który posiada tę jedną właściwość, posiada wszystkie inne wspaniałe właściwości Buddy. Cóż to za właściwość? Jest nią postawa nieporzucania czujących istot ani na chwilę. Gdybyśmy więc mieli taką intencję, że pomożemy wszystkim, ale niektórych wykluczamy, byłoby to przeciwstawne postawie bodhisattwy. W praktyce spotkałem się niejednokrotnie, nawet wśród tych, którzy od wielu lat
spotkali się z praktyką buddyjską, przez wiele lat uważali się za buddystów. Spotkałem się jednak z takim rozumowaniem, no dobrze, ale dlaczego mam pomagać na przykład tym bardzo złym ludziom, którzy może mnie nie zrobili nic złego, ale oni stale tylko krzywdzą innych? Dlaczego ja mam im współczuć? Jeśli ktoś stawia tego rodzaju pytanie, no to znaczy, że naprawdę podstawa, powód, dla którego rozwijamy postawy bodhisattwy, to nie zostało zrozumiane. Tutaj na zasadzie logicznej argumentacji można by znajdować wiele powodów, dla których tym istotom czyniącym zło również należy się współczucie. Ja użyję takiego jednego tylko z wielu argumentów. Jest tak, ponieważ każda czująca istota, czyli każdy, kto jest obdarzony umysłem, w swojej prawdziwej naturze jest Buddą. Jednak nie rozpoznaje tego. I ponieważ tego nie rozpoznaje, ponieważ tkwi w niewiedzy, to w konsekwencji tej niewiedzy czy też nieświadomości pojawiają się emocjonalne splamienia. Żądza, nienawiść, zazdrość, duma, wszystkie ich rodzaje połączenia ze sobą, wszystkie ich odmiany i mieszanki, i z tego powodu popełniamy wszystkie negatywne działania. Nawet ci, którzy uczynili najwięcej zła, jakie możemy znać takie postacie z historii, niektórzy współcześnie stale tylko myślą o krzywdzeniu innych, to jednak w swojej prawdziwej naturze nigdy nie utracili natury, tego, że są Buddami. Tylko nie rozpoznając tego, tkwią w wielkiej niewiedzy. Pragną być szczęśliwi, nie chcą cierpieć i z powodu tejże niewiedzy i z powodu tych emocjonalnych splamień popełniają tak wiele negatywnych działań, szkodząc innym i szkodząc sobie. Sami będą doświadczali niezwykle wielkiego cierpienia. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy mieli dziecko. Nasze ukochane dziecko idzie właśnie do miejsca, gdzie za chwilę, mimo że nie jest tego świadome, mimo że myśli, że wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, na przykład doświadczy tam jakiegoś rodzaju radości, rozrywki, a wiemy, że w tym pomieszczeniu czeka na niego wielkie cierpienie. Na przykład jest tam jakiś rodzaj zasadzki, jakiś rodzaj niebezpieczeństwa, już nie będę teraz wymyślać dalej tego przykładu. Gdybyśmy widzieli, że ktoś, kogo bardzo kochamy, zmierza właśnie do tego, że za chwilę będzie cierpieć, w naturalny sposób chcielibyśmy to dziecko powstrzymać. Zupełnie tak samo buddowie, bodhisattwowie traktują tych, którzy popełniają negatywne czyny. Oni teraz zasiewają przyczyny wielkiego cierpienia w przyszłości. Ci, którzy teraz cierpią, cierpią z powodu swoich poprzednich negatywnych czynów. Ci, którzy teraz zadają cierpienie, stwarzają przyczyny tego, że sami w przyszłości będą cierpieć. Każdy z nas przecież w niezliczonej ilości poprzednich żywotów czasem czynił zło, czasem czynił dobro, czasem czyniliśmy bardzo złe rzeczy i doświadczaliśmy potem niesłychanie długiego cierpienia w niższych sferach egzystencji, w światach piekieł, duchów czy w światach zwierząt. Więc rozumiejąc tak, powinniśmy mieć tę postawę nie wyrzucania, nie odrzucania z naszej motywacji czy z naszej intencji czujących istot. Gampopa wyjaśnia, że jeżeli wykluczamy czujące istoty z naszej motywacji, jeszcze raz powtórzę, to oznacza, że mamy taką myśl, że pomógłbym wszystkim, ale nie tobie. Gdybyś był w potrzebie, ja byłbym w stanie ci pomóc, to i tak bym nie pomógł. Jeśli mamy taką postawę i nie żałujemy ją w ciągu jednej pory dnia, ta pora dnia oznacza tak w tradycyjnym starym społeczeństwie, kiedy nie było jeszcze zegarków, dzieliło się dzień po prostu na poranek, południe i popołudnie. Dzieliło się noc na ten wczesny wieczór, głęboką noc i ten okres, kiedy zbliża się świt,
ten bardzo wczesny poranek. Razem było takich 6 okresów w ciągu dnia. To też te starożytne teksty, nie podając czasu w godzinach, minutach, mówią po prostu, jeżeli w ciągu jednej pory dnia nie żałujemy takiej postawy, nie naprawiamy tego poprzez jakby powrócenie do tej właściwej motywacji, to wtedy utraciliśmy bodhicittę. Gampopa mówi, bardzo niemądrze jest, kiedy bodhisattva zapomina o czujących istotach, a jednocześnie utrzymuje inne praktyki. To znaczy, kiedy nie mamy tej czystej motywacji bodhisattwy i po prostu wykonujemy różnego rodzaju techniki, tak to nazywam, techniki, różne rodzaje medytacji, powtarzanie mantr i tak dalej, to przypomina to, według Gampopy, wzbogacanie się na skutek zabicia swojego jednego dziecka. Czyli pragniemy odnieść jakieś korzyści z duchowej praktyki, korzyści dla siebie, dla swoich bliskich, dla wielu czujących istot, ale nie dla wszystkich. Czyli ta jedna czująca istota jest tutaj porównana do tego jedynego dziecka, kosztem której chcemy wzbogacić się, czy odnieść jakieś inne korzyści po prostu dla nas i dla tych, których kochamy. Dalej Gompopa mówi, sprawą oczywistą jest, iż w stosunku do istot, które przynoszą nam jakiś pożytek, nie zaniechamy postawy bodhicitty. Jednak w przypadku istot, które wyrządzają nam krzywdę, kierowanie się tą postawą bodhicitty nie jest łatwe. A to szczególnie w stosunku do tych istot powinniśmy rozwijać współczucie i starać się im pomagać, dbając o to, aby były szczęśliwe. W ten sposób czynią szlachetne istoty. Zostało powiedziane, i tu Gampopa powołuje się na cytat z sutry, nawet kiedy w zamian za ofiarowane dobro doświadczamy krzywdy, nie powinniśmy inaczej reagować, jak tylko ze współczuciem. Szlachetne istoty tego świata w zamian za otrzymane zło zawsze ofiarowują dobro. A więc podsumowując, ten pierwszy z 5 czynników, czy elementów ćwiczenia się w postawie bodhisattwy, to jest pilnowanie się, aby nie utrzymywać w sobie tego nastawienia na wykluczanie czujących istot. Myślę, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy jesteśmy na początku ścieżki, uczymy się, w jaki sposób zostać w przyszłości prawdziwym bodhisattwą i w różnego rodzaju sytuacjach mogą pojawiać się w nas takie myśli. To jest zupełnie normalne, nie należy się z tego powodu obwiniać i myśleć, że jesteśmy kimś złym. Pojawiają się takie myśli, ale wtedy zawsze jak tylko zorientujemy się, nie, to nie jest właściwe postępowanie bodhisattwy, nie tak chciałem, właśnie żałujemy tego nieczystego nastawienia umysłu, wzbudzamy w sobie z powrotem postawę bodhisattwy i wtedy mówi się, że ślubowanie bodhisattwy jest naprawione. Jeżeli w ciągu jednej pory dnia naprawiamy, z powrotem wzbudzamy w sobie postawę bodhisattwy, to samo w sobie już oczyszcza to naruszenie ślubowania. Powiedziano, że gdyby utrzymywało się taką motywację przez dłuższy czas, przez wiele godzin, albo wiele dni, albo jeszcze dłużej, to wówczas sposobem na naprawienie ślubowania bodhisattwy jest przyjęcie go ponownie. Przy czym tak jak pierwszy raz wskazane jest przyjąć ślubowanie bodhisattwy od lamy, który jest dzierżycielem linii przekazu takiego ślubowania, tak później odnowienia można dokonać już przed wyobrażonymi postaciami Buddów albo przed symbolami Buddy, Dharmy i Sanghi, czyli na przykład przed ołtarzem, przed stupą, przed posągiem Buddy. Wtedy ślubowanie bodhisattwy jest naprawione. Więc to pierwsze, ćwiczenie się w niewykluczanie czujących istot. Drugi aspekt, czy drugi element ćwiczenia się w tej aspiracji, bodhicitta aspiracji, czyli w utrzymywaniu tej czystej intencji, to jest ciągłe pamiętanie o pożytkach płynących z bodhicitty. Ja tutaj, jak zapewne zauważyliście, posługuję się tekstem, który mam przed sobą,
Po prostu, kiedy kilka dni temu doszło do tego, że postanowiliśmy razem tu z przyjaciółmi, którzy mi pomagają, obsługują to, doszliśmy do wniosku, że będziemy kontynuować dalsze wykłady, kiedy pomyślałem, że czas, aby powiedzieć o bodhicitcie aspiracji, no, najlepszym źródłem, na jakie mogę się powołać, jest ozdoba wyzwolenia Gampopy. To sławny tekst tego jednego z tych wielkich praojców naszej linii. Kiedy jednak spojrzałem do naszego pionierskiego, istniejącego po polsku tekstu, za który jestem tak wdzięczny mojemu przyjacielowi Łukaszowi, że dokonał tego tłumaczenia, to pomogło tak wielu ludziom. Kiedy jednak spojrzałem na tego, jeszcze raz zobaczyłem, no wspaniale, ale to jest pionierska praca. Jest tutaj wiele jeszcze do dopracowania. I w końcu siadłem i praktycznie zdanie po zdaniu, sprawdzając tybetańskiego, zrobiłem zupełnie nową wersję tego jednego tylko rozdziału. Nie mam w tej chwili, mam kilka różnych prac jednocześnie wykonuję, nie mam takiego na tyle czasu, żeby tę właśnie książkę przetłumaczyć w całości. Inni nasi przyjaciele nad tym pracują. Ale ten jeden rozdział, skoro już zrobiłem, to na blogu lamarinchen.pl umieszczę tę właśnie wersję, a później, kiedy będzie wydawana nowa edycja polskiego tekstu, wtedy jakoś połączy się te wszystkie wspólne działania w jeden ujednolicony tekst. Dlatego opieram się na takim swoim prywatnym, roboczym, tymczasowym tłumaczeniu. Pamiętanie o pożytkach płynących z bodhicitty. Dzięki tej metodzie bodhicitta nie osłabnie. Gampopa cytuje tutaj lampę na ścieżce do przebudzenia. To jest taki sławny tekst, bodajże jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, który był napisany po tybetańsku. Do tego czasu, kiedy w XI wieku Gyowo Atisha ułożył ten tekst po tybetańsku, do tego czasu tłumaczono teksty z sanskrytu. I wreszcie przyszedł czas na to, że zaczęto już w języku tybetańskim układać komentarze. Ta lampa na ścieżce do przebudzenia jest dość zwięzłym tekstem, ale całościowo ukazuje wszystkie nauki dotyczące sutr i tantr i całej ścieżki aż do stanu Buddy. W tejże lampie Dziangciub Lamdżyn po tybetańsku, czy w sanskrycie Bodhipadha Pradipa, jest napisane: właściwości płynące z rozwinięcia bodhicitty aspiracji wyjaśnił Maitreya w sutrze sadzenia szlachetnego źdźbła. Krótki cytat, ale zawsze tybetańscy mistrzowie posługują się tym cytatem, ponieważ jest to niepodważalny autorytet. Jeśli Atisha powiedział, że należy odnosić się do tego, co opisano w sutrze, to jest to miejsce, w którym szukamy tego rodzaju nauk. Ale zastanówmy się, dlaczego powinniśmy pamiętać o pożytkach płynących z bodhicitty. Myślę, że łatwo to zrozumieć na bardzo praktycznym przykładzie. Jeżeli mamy jakąś rzecz, która nie jest nam specjalnie potrzebna, właściwie świetnie sobie radzimy bez tego przedmiotu, dostaliśmy go tak właściwie nawet o niego nie prosząc, ktoś tak nam dał, taki nazwijmy to niechciany prezent, to sami wiemy, że prawdopodobnie zdarzy się tak, że gdzieś go położymy i zapomnimy, gdzie on jest, a nawet jeżeli gdzieś będzie leżał, także pamiętamy, gdzie to jest, to być może przywalimy go innymi rzeczami, może kiedyś niechcąco zrzucimy na podłogę, to coś nam się stłucze, nie będziemy tak bardzo dbali, jak na przykład w przypadku, kiedy mamy coś, na czym nam niezwykle zależy i musieliśmy włożyć dużo trudu, żeby to coś zdobyć. Kiedy o tym mówię, to przychodzą mi na myśl dwa przykłady. Albo jakiś bardzo drogi gadżet. Na przykład ktoś musiał długo składać pieniądze, żeby mieć jakiś najnowszy, najbardziej wypasiony, jak to się mówi, telefon. Składał na to pieniądze albo kupił na raty, musi teraz co miesiąc płacić i wie, jak wiele rzeczy musi sobie odmówić, żeby osiągnąć to właśnie coś. Co więcej, wysłuchał w reklamach, że jest to tak wspaniała rzecz. Z chwilą,
kiedy już tylko posiądziesz ten telefon, znikną wszystkie problemy twojego życia. Wszyscy od tej pory będą cię lubić, będziesz zawsze zdrowy, zawsze będziesz bogaty, całe twoje życie stanie się wspaniałe. Nie wiem, czy całkiem dosłownie zacytowałem reklamy, ale mniej więcej ten rodzaj treści jest zwykle w nich przemycany. Więc kiedy już uzyskamy coś tak drogocennego, jak się zachowujemy? Zawsze sprawdzamy, wychodząc z domu, czy na pewno mam ze sobą mój telefon. Wychodząc od kogoś znajomego, czy na pewno go tam nie zostawiłem. Oj, czy nie włożyłem go tak do kieszeni, że może wypaść i się stłuc. Po prostu bardzo dużo przykładamy wagi do tego, żeby to coś, albo nasz portfel z kartami kredytowymi, żeby to coś trzymać zawsze w bezpiecznym miejscu, na pewno nie utracić. Telefon, żeby zawsze mieć naładowany, żeby nie spotkało nas na ulicy to, że nagle stanie się nieużyteczny. Albo użyję innego przykładu. Jeżeli wiele wysiłków włożyliśmy w to, żeby zdobyć jakiegoś szczeniaczka wyjątkowo cennej rasy, wszyscy sąsiedzi będą nam zazdrościć. Ten piesek będzie nas zawsze kochać, nigdy nie narobi na dywan. Zawsze będziemy mieli tylko przyjemność, nigdy nie będzie chory. Wiemy, że to jest taka wspaniała rasa. Włożyliśmy w to tak wiele wysiłku, żeby go zdobyć i kochamy go. Czy jest tak, że wychodząc na spacer z psem zapominamy psa? Czy jest tak, że zapominamy go karmić? Prawdopodobnie jest tak, że po przebudzeniu zaraz pierwsza rzecz: oj, czy mój pupilek ma wystarczająco dużo wody w miseczce, a czy ma jedzenie, a czy jest wyczesany, czy ma ładnie uwiązaną kokardkę między uszami, czy nie wiem, co jeszcze wymyślać. A bardzo często jest tak, że kiedy spotykamy się z naukami o bodhicitcie, słyszymy, jak wiele pożytku płynie z bodhicitty, jak bardzo wiele dobra przynosi ona innym i nam. Kiedy spotykamy wielkich mistrzów, czujemy się zainspirowani, myślimy, ach, bodhicitta jest wspaniała, a później przychodzi szare, codzienne życie. Idziemy do pracy, spotykamy tego szefa, który nie traktuje nas należycie i nie docenia naszego wysiłku i naszego wkładu w pracy. Albo przychodzą ci klienci, nie wszyscy są uprzejmi i stają się źródłem naszej wewnętrznej irytacji. Albo pojawiają się ci, którzy nas krzywdzą, albo jeśli nie krzywdzą nas, to krzywdzą innych. Dla wielu ludzi to jest jeszcze trudniejsze emocjonalnie. Myślą, no cóż, mnie jak ktoś krzywdzi, to ja sobie z tym poradzę, ale jak on może krzywdzić tych, których ja kocham? Tu już przecież muszę stanąć w ich obronie i pojawia się tak zwany, w cudzysłowie, słuszny gniew. Tego rodzaju postawa jest postawą przeciwstawną bodhicitcie. Proszę zrozumieć, że mówimy w tej chwili o bodhicitcie aspiracji. Mówimy o ćwiczeniu swojej motywacji, swoich intencji. Nie mówię na tym etapie o tym, jak to wykonać w konkretnych działaniach. O postępowaniu bodhisattwy będzie w dalszej części, kiedy będziemy mówić o 6 paramitach, o tym, jak bodhisattwa powinien działać dla dobra własnego i innych. Więc proszę nie chwytać mnie za słowo i mówić, jak to, przecież bodhicitta nie polega na tym, żeby pozwolić krzywdzić innych. Ja tego nie powiedziałem. Dobroć nie polega na tym, żeby pozwalać innym czynić zło. Ale z chwilą, gdybyśmy w takiej sytuacji obudzili w sobie po prostu nienawiść, pragnęli skrzywdzić tych, którzy czynią zło, to po prostu stajemy się kimś takim samym, tylko po drugiej stronie barykady. Na etapie czy na poziomie motywacji utrzymujemy miłującą dobroć i współczucie. Przede wszystkim, jeśli zrozumiemy, jak bardzo cenną jest bodhicitta, że wszystkie inne zalety, o które dbamy w tym życiu, a wszystkie inne cele, jakie sobie stawiamy, zwykle jest tak, że w takim światowym sensie ludzie uważają, że są takie 3 podstawy bycia szczęśliwym. Posiadanie dobytku, dobrobyt materialny, do tego jeszcze zdrowe ciało i co więcej, bycie lubianym, kochanym, szanowanym przez innych,
Zwykle ludzie mają przekonanie, że jak mamy te trzy, to znaczy, że jesteśmy szczęśliwi. I nawet te trzy nie przyniosą prawdziwego, autentycznego, trwałego szczęścia, chociażby dlatego, że wszystkie trzy zależą od przyczyn i okoliczności. Wszystkie trzy są przemijające, nie są trwałe. I mimo, że przynoszą wielką radość, to posiadają w sobie już to nasionko przyszłego cierpienia. Skończą się i w miejsce szczęścia pojawi się nieszczęście. Bo nigdy szczęście nie może trwać zawsze. Tymczasem bodhicitta jest o wiele bardziej wartościowa, nieporównywalnie bardziej wartościowa niż dobrobyt, zdrowie i bycie kochanym przez innych. W tej sutrze, o której wspomniano, podane jest aż 230 porównań, jednak można je zawrzeć w czterech kategoriach. Otóż pewna grupa porównań ukazuje, że z posiadania bodhicitty my sami posiadamy wielkie szczęście. Faktem jest, że jeżeli ktoś czuje się nieszczęśliwy, niekoniecznie musi to być aż taki poziom choroby zwanej cierpieniem, zwanej depresją. Na innym poziomie, czy w inny sposób ktoś może czuć się nieszczęśliwy, jeżeli szuka sposobu na pokonanie tego uczucia, na to, żeby czuć się szczęśliwym, nie ma lepszej metody, nie ma czegoś bardziej efektywnego, przynoszącego długotrwałe rezultaty, wręcz trwałe rezultaty, nie tylko długotrwałe, ale i trwałe rezultaty, nie ma nic lepszego niż bodhicitta. Ci, którzy dążą do szczęścia innych, dbają o szczęście innych, sami są najszczęśliwsi. Ci, którzy dają innym najwięcej, sami mają najwięcej. Na przykład w 37 strofach o postępowaniu bodhisattwy wielki Lama Ngulchi Togme mówi w ten sposób, że wszelkie cierpienie wynika z egoistycznego dążenia do własnego szczęścia. Ale w umyśle ukierunkowanym ku dobru innych budzi się do życia szczęśliwość stanu Buddy. Można by o tym wiele mówić i na pewno jeszcze przy niejednej okazji będziemy słuchać, przemyśliwać nauk mówiących, jak to jest, że dbanie o dobro innych przynosi nam samym najwięcej radości, ale jest to prosty fakt stwierdzony przez pokolenia praktykujących. Drugi rodzaj pożytku z bodhicitty, czy też pożytku, korzyści, jest taki, że po pierwsze było, ona pokonuje nasze własne cierpienie. Po drugie, prowadzi nas do doświadczania szczęścia, co idzie właściwie w parze. Trzecia grupa porównań ukazanych w tej sutrze pokazuje, że jeżeli faktycznie zależy nam na dobru innych i chcemy usunąć ich cierpienie, to nie ma innego sposobu, jak tylko motywacja bodhisattwy. Wszystkie inne rodzaje motywacji są pewnego rodzaju egoistycznymi motywacjami. Są związane z oczekiwaniem czegoś dla siebie, z obawą, czy nie stracimy za wiele, jak będziemy innym pomagać. Bodhicitta oznacza pełne zaangażowanie się w pracy dla dobra innych, i to jest to, co bezpośrednio prowadzi do tego, że możemy usunąć cierpienie innym, najpierw pomagając im na praktycznym poziomie, a potem, jeżeli zainspirujemy ich do tego, żeby nie byli stale tylko skupieni na swoich własnych problemach, ale zaczęli dbać o dobro innych, czyli zasiejemy w nich bodhicittę, to wtedy w nich samych obudzi się też szczęście. A więc podsumowując, te cztery rodzaje pożytków, jest to najlepsze lekarstwo na własne cierpienie, najlepsze lekarstwo na cierpienie innych, najlepszy sposób na bycie szczęśliwym samemu, najlepszy sposób na doprowadzenie innych do bycia szczęśliwym. Kiedy stale przypominamy sobie i rozumiemy, jak niezwykłe pożytki płyną z bodhicitty, jeśli zaczynamy ją doceniać, jeśli zrozumiemy, że na przestrzeni
niesłychanej ilości żywotów, nieskończonej ilości żywotów, zawsze tak samo jak w tym życiu, chcieliśmy być szczęśliwi. Zawsze chcieliśmy, żeby było nam dobrze. To też pokładaliśmy nadzieję, że jak otoczymy się takimi czy innymi obiektami, sytuacjami, ludźmi, innymi czującymi istotami, a odrzucimy innych, czyli będziemy przyciągać to, co lubimy, a odrzucać to, czego nie lubimy, myśleliśmy, że w ten sposób zbudujemy szczęście. W efekcie stale tylko kultywowaliśmy w sobie przywiązanie i niechęć, żądzę, nienawiść, a w ślad za tym dumę, zazdrość, głupotę. Popełnialiśmy różnego rodzaju negatywne działania i z tego powodu wciąż i wciąż odradzaliśmy się w samsarze, doświadczając cierpień i braku satysfakcji. Kiedy teraz, po wielu żywotach, wreszcie spotkaliśmy bodhicittę, która jest zupełnym odwróceniem tego porządku rzeczy. Jest tym, że nie myślimy tylko o własnym dobru i własnym szczęściu, bo z tego wypływają wszelkie cierpienia i niedostatki. Kiedy odwracamy tą podstawową motywację i dbamy przede wszystkim o dobro innych, to tak jak powiedziałem, jest to to, co pozwala pokonać własne cierpienie, osiągnąć samemu szczęście, innych uwolnić od cierpienia, doprowadzić szczęście do szczęścia. Jeżeli to w pełni zrozumiemy, to uświadomimy sobie, że jest tak, jakbyśmy wśród gdzieś kamieni rzuconych na jakiejś ścieżce znaleźli drogocenny diament, który, oczywiście porównanie jest niedoskonałe, bo dotyczy tylko takich bardzo przyziemnych rzeczy, ale gdybyśmy znaleźli ten diament, być może spieniężylibyśmy go i w tym życiu już byśmy nie doświadczali nigdy ani głodu, ani biedy, ani nędzy. A gdybyśmy jeszcze taki mityczny kamień spełniający życzenia spotkali, to w takim światowym, samsarycznym sensie moglibyśmy mieć nadzieję, że zawsze będziemy szczęśliwi. Wtedy byśmy dbali o to, ach, żeby tylko tego kamienia nie zgubić. Czy na pewno mam go przy sobie? Czy przez przypadek nie zostawiłem na przykład na dachu samochodu tankując? Jak odjadę, to kamień spadnie i zginie. Czy nie stracę go w jakiś sposób? Jeśli zrozumiemy wspaniałość bodhicitty, to w każdej chwili, we wszystkim, co robimy, będziemy myśleć, czy na pewno nie zapomniałem mojej bodhicitty? Czy na pewno nakarmiłem ją wystarczająco? Tu piję do tego przykładu z małym pieskiem. Czy nakarmiłem go? Czy jest mu dobrze? Czy jest mu ciepło? Nie wiem, czy zawsze nam się tak udaje spoglądać w swój umysł i dbać o bodhicittę, tak jak byśmy dbali właśnie o swój, nie wiem, najnowszy telefon czy o swojego małego pieska, a te porównania są po prostu czymś śmiesznie małym w porównaniu z tym, jak drogocenna jest bodhicitta. Dlatego mówi się, że jeżeli wciąż i wciąż będziemy kontemplować, rozważać, przypominać sobie wspaniałość bodhicitty, pożytki z niej płynące, to wtedy nie dopuścimy do tego, aby ona osłabła. Gampopa pisze, kiedy przypominamy sobie o całej tej wspaniałości, pielęgnujemy jeszcze bardziej drogocenną bodhicittę. Jeżeli praktykujemy w ten sposób, ta postawa umysłu w nas nie osłabnie. Powinniśmy więc pamiętać o wszystkich tych dobroczynnych skutkach zawsze, czyli stale, nieprzerwanie o tym pamiętać, lub jeśli to jest dla nas za trudne, to przynajmniej przypominać sobie o tym raz w czasie każdej pory dnia. Nie wiem, czy każdy z nas to potrafi, kiedy jesteśmy bardzo zaangażowani na przykład w pracę zawodową, bieganie za interesami. Niemniej ta głęboka nauka, głęboka porada mówi, żeby przynajmniej 3 razy dziennie sobie o tym przypomnieć. Gdyby ktoś chciał dużo więcej poznać nauk na temat tego, jakie jest znaczenie, jakie są korzyści czy pożytki z bodhicitty, tu szczególnie odsyłam do 1 rozdziału przewodnika po ścieżce bodhisattwy. Z tego samego powodu Shantideva wszystkie nauki o ścieżce bodhisattwy rozpoczyna właśnie od ukazania pożytków z bodhicitty, bo jak się to zrozumie,
jak wiele dobra z niej płynie, to wtedy zapragnie się za wszelką cenę wzbudzić w sobie, posiąść bodhicittę. Nic innego w życiu nie będzie tak ważne, jak to, żeby zdobyć bodhicittę, żeby ją zawsze utrzymać, nie utracić, żeby nie pozwolić jej osłabnąć. Trzeci z tych aspektów ćwiczenia się w bodhicitcie aspiracji to zbieranie dwóch nagromadzeń. Kiedy mówimy o dwóch nagromadzeniach, mamy na myśli nagromadzenie zasług. Oznacza to po prostu pozytywne czyny, które wykonujemy. Pozytywne czyny, które wykonujemy dla dobra innych. A ponadto można też powiedzieć, że to nagromadzenie zasług określa się jako nagromadzenie posiadające cechy, albo inaczej mówiąc, z punktem odniesienia. Bo zawsze te dobre czyny robimy w odniesieniu do kogoś. My ćwiczymy się w szczodrości, my utrzymujemy etyczną postawę względem innych, my jesteśmy cierpliwi względem innych i tak dalej. Różne aspekty tego prawego postępowania mają zawsze jakiś określony punkt odniesienia. Drugie nagromadzenie, tak zwane nagromadzenie pierwotnej mądrości, czyli mądrości, która rozumie, doświadcza tę ostateczną naturę wszystkich zjawisk, doświadcza ostatecznej natury wszystkich zjawisk, to uzyskuje się dzięki mądrości, która płynie ze słuchania nauk o tym, jaka jest natura zjawisk, z kontemplowania, przemyśliwania i wreszcie z medytacji. W końcu ta mądrość zagnieździ się w nas, pojawi się w nas na skutek bezpośredniego doświadczenia. A więc nagromadzenie zasług jest zbierane dzięki praktyce różnych umiejętnych metod postępowania bodhisattwy. Nagromadzenie mądrości pojawia się dzięki trzem aspektom zrozumienia, czy też prajni. Prajni płynącej ze słuchania, prajni, czyli tego zrozumienia, płynącego ze słuchania, prajni płynącej z przemyśliwania i prajni prowadzącej z wprowadzania tego w praktykę, z medytacji i również praktyki między sesjami medytacyjnymi. Ogólnie mówiąc, jeśli chodzi o to prawe postępowanie, które gromadzi zasługi, Gampopa wspomina tutaj 10 sposobów dharmicznego postępowania. Mógłbym je w tym miejscu wymienić, ale niepotrzebnie dzisiejszy wykład stałby się bardzo za długi, a będzie o tym jeszcze mowa, kiedy w dalszej części będę rozwijać wyjaśnienia o 6 paramitach, o postępowaniu bodhisattwy. Wtedy w rozdziale o etyczności, etyce gromadzenia tych prawych działań, wtedy będziemy dokładniej mówić. I po drugie, Gampopa wspomina też o 4 metodach gromadzenia. Ponieważ to w innych miejscach tekstu Gampopy i tych wyjaśnieniach nie będzie szerzej komentowane, dlatego zatrzymam się chwilę nad tym. W dosłownym tłumaczeniu to są 4 sposoby postępowania, które pozwalają gromadzić. W tym znaczeniu, że gromadzić tych, którzy będą podążać za nami. Mówi się, że jest to sposób, w jaki bodhisattwowie gromadzą wokół siebie czujące istoty. Gdybyśmy tak chcieli pół żartem to nazwać, to można powiedzieć, że jest to jedyny sposób, w jaki bodhisattwowie mogą jakby wprowadzać, zachęcać innych na ścieżkę, aż ciśnie się, żeby powiedzieć, nawracać w cudzysłowie, ponieważ jako takiego nawracania nie ma w buddyzmie. Pamiętamy, że spośród 10 negatywnych działań, wśród negatywnych działań mowy, najgorszym rodzajem, najbardziej szkodliwym rodzajem niewłaściwej mowy jest nauczanie tych, którzy nie życzą sobie tego słuchać. Tak jakby próba przekonywania innych, kiedy do tego nie dojrzeli, kiedy nie mają intencji praktykowania, bo efekt można uzyskać wręcz odwrotny, po prostu zniechęcić innych. Dlatego
Jeśli mówimy o sposobach, w jaki bodhisattva może przyciągać innych, to są to cztery. Pierwszy to bycie szczodrym i gotowym do pomocy. Bycie po prostu uczciwym, przepraszam, uczynnym, życzliwym. I oczywiście, że dotyczy to również takich zwykłych, codziennych różnych spotkań, jakie mamy z różnymi ludźmi, a to w pracy, a to na ulicy, a to w różnego rodzaju miejscach. Takie okazywanie innym życzliwości, żeby czuli się przy nas zadowoleni, żeby czuli się przy nas bezpiecznie, żeby czuli, że mogą znaleźć w nas jakieś oparcie. Nawet jeśli nie wiedzą, nie mamy wytatuowane, uwaga, jestem buddystą, patrzcie na mnie. Mam nadzieję, że nikt z moich przyjaciół tak nie ma. Właśnie wtedy, kiedy nie afiszujemy się z tą ścieżką, jaką podążamy, tylko po prostu, jeśli okazujemy ludziom życzliwość, to stwarzamy tego rodzaju pozytywne relacje, które będą się przenosić z życia na życie. Zauważmy, jak często się zdarza w naszym życiu, że właściwie kogoś nie znamy, niewiele o nim wiemy, że spotykamy kogoś i tak od razu czujemy pewnego rodzaju niechęć. I być może nie wszystko da się zgonić na feromony, że chemia tu nie pasuje i dlatego nas odrzuca. Być może to, jakie feromony są między nami, też zależy od karmy. Czasami jest tak, że nosimy my wobec kogoś albo ktoś wobec nas taką zupełnie nieuzasadnioną niechęć. Wielce prawdopodobne, że pochodzi to z poprzednich żywotów, taki rodzaj relacji. A czasami jest tak, że spotykamy kogoś i zupełnie nie wiadomo dlaczego, od razu czujemy takie zaufanie, sympatię, tak chętnie byśmy przebywali w pobliżu, w obecności tego kogoś. Też wielce prawdopodobne, że jest to kwestia naszych wspólnych, pozytywnych relacji z poprzednich żywotów. Bo wielce, wielce prawdopodobne, że inne osoby będą wobec tego samego człowieka mieć zupełnie inne, na przykład pełne niechęci uczucia. Zawsze to jest kwestia takich wzajemnych relacji. I dlatego teraz w codziennych sytuacjach, nie wiem, kupując gazetę w kiosku, nie, dzisiaj się nie kupuje gazety w kiosku, tylko klika się, proszę, zaprenumeruj, tak? Nie te czasy. Cokolwiek, kupując bułkę w sklepie, okażemy życzliwość, okażemy szczodrość niekoniecznie w sensie materialnej, tylko dawanie życzliwości, dawanie uśmiechu, dawanie takiego życzliwego gestu, jest właśnie tym tworzeniem pozytywnych wrażeń, które w przyszłości zaowocują tak, że ten ktoś, jak my już będziemy w przyszłych żywotach wielkimi bodhisattwami, ten ktoś, jak nas napotka, automatycznie będzie z chęcią i z radością przyjmować to wszystko, co od nas płynie, bo będzie miał już ten rodzaj pozytywnej relacji. Drugi sposób na przyciąganie innych to jest życzliwa mowa. To idzie bardzo w parze z tym pierwszym, być szczodrym i gotowym do pomocy. Drugie, życzliwa mowa, taka, że innym sprawia przyjemność słuchanie tego, co mówimy, sprawia im jakiś rodzaj zadowolenia, radości. Unikamy wytykania innym ich własnych błędów, wytykania, robienia jakichś takich bardzo uszczypliwych uwag. A przepraszam, zawsze, kiedy o tym mówię, zawsze mam takie poczucie, że nie powinienem tego wypowiadać, bo sam mam wrażenie, że tak często, mimo woli, mówię rzeczy, które ludzie odbierają jako coś bardzo nieprzyjemnego. No niestety, takie skłonności, nad którymi stare pracuję, myślę, że jest dużo mniej źle niż kiedyś było, ale wiem z doświadczenia, że istnieje taka możliwość, żeby pokonać takie negatywne mówienie. Widziałem to, byłem świadkiem, jak na przykład Ciabdzie Tenga Rinpoche, mój ukochany lama, którego widziałem w tak wielu sytuacjach, w bardzo prywatnych chwilach, w bardzo oficjalnych chwilach, kiedy spotykał naprawdę poważne przeciwności, trudności życiowe i w postaci chorób, i w postaci ludzi, którzy próbowali mu szkodzić, jak on zawsze odpowiadał w sposób niezwykle życzliwy, w niezwykle pełen miłości i dobroci, i nigdy nie mówił nic takiego uszczypliwego, złośliwego wobec kogoś, więc wiem, że to się da osiągnąć. Widziałem, że jest to możliwe. Sam jestem daleko od tego celu, ale
Przynajmniej widziałem drogowskaz, wiem, w którą stronę zmierzać. Trzeci sposób przyciągania innych to jest działanie zgodnie z sytuacją. To znaczy stosownie do sytuacji, stosownie do istniejących zwyczajów. Nie polega praktykowanie ścieżki bodhisattwy na tym, żeby być bardzo różnym od innych. Żeby na przykład na każdym kroku podkreślać, jak bardzo się różnimy od rodziny, która, nie wiem, może jest rodziną ateistyczną, może jest rodziną chrześcijańską, może ma jakieś inne poglądy. Kiedy jesteśmy na ścieżce, powinniśmy starać się też utrzymywać jak najbardziej takie ciepłe, życzliwe więzi również względem rodziny. Bo również w nich jesteśmy w pewien sposób odpowiedzialni za to, że również w nich wytwarzamy pewne karmiczne skłonności. Jeśli zapamiętają, a ci buddyści to są ci, co się wyrzekają swoich bliskich, albo może krzywdzą swoich bliskich, którzy zachowują się w sposób dziki, w sposób nieakceptowalny, to w pewien sposób przyczyniamy się do tego, że na przyszłe żywoty bardzo zniechęcamy ich do jakiegokolwiek pozytywnego kontaktu z dharmą. Jeżeli będąc na ścieżce staniemy się jeszcze bardziej życzliwi, jeszcze bardziej mili, jeżeli na przykład będziemy akceptować, nawet jeżeli to nie jest w naszym, w jakimś takim osobistym, nie wiem, głównym upodobaniem, na przykład biesiadowanie przy okazji różnych świąt, możemy zrobić ten gest przynajmniej raz do roku, dwa razy do roku, kiedy są wielkie święta, spotkać się z rodziną, wymienić się po prostu taką serdeczną, miłą obecnością. Znowu ja sam nie powinienem o tym mówić, bo akurat wyjątkowo bardzo zaniedbuję i zaniedbywałem swoją rodzinę, ale ogólnie rzecz biorąc, to działanie zgodnie z sytuacją oznacza nie działanie w sposób, który będzie szokujący dla innych. Oznacza poznanie lokalnych zwyczajów, jeżeli bylibyśmy w jakimś nowym miejscu. Albo Tenga Rinpoche dawał często tego rodzaju przykład, że gdyby na przykład wszyscy uczniowie, mówił Rinpoche, powiedzieli, och, w tym miejscu chcemy zrobić ośrodek dharmy, jak wspaniale byłoby to zbudować ośrodek dharmy, takim moralnym obowiązkiem lamy, który jest na ścieżce bodhisattwy, byłoby powiedzieć, tak, wspaniale, zróbmy tu ośrodek dharmy. Albo na przykład wspaniały kurs, jakie wspaniałe nauki, Rinpoche, tak było cudownie z tobą, musimy to uczcić, urządzimy na koniec potańcówkę. Rinpoche zawsze mówił, ależ tak, oczywiście urządzimy potańcówkę, ba, przychodził, był przez godzinę czy półtorej, mimo że ta muzyka była zupełnie obca dla jego ucha i wychował się w zupełnie innej tradycji, radośnie siedział z innymi, zanim poszedł do swojego pokoju. To jest przykład tego, jak właśnie akceptował, szedł zgodnie z potrzebami uczniów. Tak dalece nauczyciel ma, można powiedzieć, obowiązek robić w ten sposób, tak dalece, dopóki nie zaczęłyby te oczekiwania pójść w jakimś negatywnym kierunku. Wtedy oczywiście lama musi powiedzieć nie. Gdyby, powiedzmy, przy okazji takiej potańcówki na koniec kursu uczniowie doszli do wniosku, że na przykład upolujemy wewnyki zająca i upieczemy na ognisku, przepraszam za tak ekstremalny przykład, ale w tym wypadku lama zdecydowanie powie nie. Tego nie powinniśmy zrobić. Ale dopóki to nie jest coś negatywnego, takie zgadzanie się z uczniami, robienie tego, co w większości po prostu jakby odpowiada, to sprawia to, że jest automatycznie bardziej lubiany, kochany, akceptowany i ma o wiele więcej możliwości, może nie eleganckiego słowa użyję, przemycenia im wszystkich tych głębszych nauk o bodhicitcie i o innych aspektach dharmy, nawiązania takiej bardzo dobrej więzi. I wreszcie czwarty, najtrudniejszy, to jest bycie przykładem tego, czego się naucza. Rinpoche mówił przy tej okazji nieraz, że załóżmy, że lama mówiłby do swoich uczniów, powinniście być pilni w medytacji,
ale sam nigdy nie ma czasu na medytację, spędza tylko czas przed telewizorem, szuka każdej tylko okazji, żeby nie musieć medytować, w naturalny sposób nie będzie miał autorytetu, nie będzie miał posłuchu. Albo lama będzie mówił uczniom, powinniście być bardzo powściągliwi w jedzeniu, a sam będzie po prostu obżartuchem, to też z pewnością nie osiągnie takiego efektu dydaktycznego. Ja zawsze, kiedy mówię o tej historii, przypomina mi się przykład z życia Mahatmy Gandhiego, chociaż oczywiście, że wiemy, że nie był on buddystą, ale tak wiele aspektów jego życia było, można powiedzieć, przykładem postępowania bodhisattwy i takiej czystej motywacji dbania o dobro innych. Znana jest taka anegdota, że kiedyś przyszła matka z młodym chłopcem do Gandhiego i powiedziała: Mahatmaji, mój syn darzy ciebie takim głębokim szacunkiem, że jeśli ty go o coś poprosisz, to on z pewnością to zrobi. Dlatego błagam cię, poproś, żeby jeść słodycze, ponieważ on kompulsywnie objada się słodyczami, a jak ty mu powiesz, on przestanie jeść. Gandhi powiedział: dobrze, przyjdź do mnie z nim za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie matka przyszła z synem. Kiedy weszli do pokoju, Mahatma Gandhi odpowiedział i powiedział jedynie: synu, proszę cię, przestań jeść słodycze. I wrócił do pisania listów, nic więcej nie mówiąc. Matka zdziwiona zapytała: ależ Mahatmaji, dlaczego potrzebowałeś, żeby to powiedzieć, potrzebowałeś aż 2 tygodnie? Ponieważ 2 tygodnie temu sam jeszcze jadałem słodycze. Podobno od tego czasu już do końca życia unikał słodyczy. On był właśnie typowym przykładem kogoś, kto zawsze uosabiał to, czego naucza. I dlatego jego słowa miały taką wielką siłę. Pozwoliły porwać za sobą miliony ludzi. A więc podobnie w przypadku postępowania bodhisattwy. Być przykładem tego, czego się naucza. Przypomnę więc jeszcze raz, podsumuję te 4 sposoby przyciągania innych. To bycie szczodrym i gotowym do pomocy, mówienie w taki sposób, który sprawia innym przyjemność, satysfakcję, budzi w nich dobre skłonności, wiarę w siebie. Po trzecie, działanie zgodnie z sytuacją, stosownie do sytuacji. I po czwarte, bycie przykładem tego, czego się naucza. Jeżeli będziemy stale powiększać nagromadzenie zasług, to w ślad za tym pojawia się też nagromadzenie mądrości. Będzie jeszcze w naukach o 6 paramitach, w szczególności jak będziemy mówić o paramicie mądrości, będzie Gampopa wyjaśniać, że tak jak z małej kubki drewna nigdy nie uzyskamy wielkiego ognia, tak samo w umyśle kogoś, kto nie nagromadził wielkiej zasługi, nie obudzi się wielki ogień mądrości. Ci, którzy nagromadzili wielką zasługę, z łatwością osiągną głębokie zrozumienie, bez wielkiego wysiłku. Tak jak mając wielki stos suchego drewna, możemy rozpalić wielki ogień za pomocą nawet małej iskry. Podobnie też jest powiedziane, że jeśli mamy nagromadzenie zasług, czyli wielu prawych, szlachetnych czynów czynionych z tą dobrą motywacją, to z tego pojawia się taka wielka siła umysłu. Coś takiego, co po tybetańsku nazywa się ningtop, taka wielka odwaga do tego, żeby podejmować się wielkich wyzwań, doprowadzać je do spełnienia, żeby mieć taki rodzaj siły w umyśle, że nie zbaczamy wobec różnego rodzaju przeciwności. Jeśli popatrzymy na nasze życie, nas, wielu naszych bliskich, to widzimy, że istnieją różnego rodzaju charaktery. Niektórzy na przykład mają takie, nie chcę nikogo urazić, ale nazwałbym to takie lękliwe umysły, że nawet kiedy są przed wyborem kupienia jednej z 2 rzeczy, może nawet nie takich drogich i nie takich ważnych, będą bardzo długo zastanawiali się, może jednak tą, nie, ale może jednak jak wybiorę tą, to będę żałować, bo tamta będzie ważniejsza. Mają takie trudności w podejmowaniu decyzji.
ten rodzaj postawy rozciąga się na wiele innych aspektów naszego życia i na to, że nie ma takiej właśnie wielkiej siły, takiej odwagi do podejmowania może ryzykownych, może bardzo zdecydowanych postanowień i doprowadzania ich do spełnienia. Tak samo trudno będzie mieć taką pełną mocy bodhicitta, takie naprawdę wielką odwagę utrzymywania postawy bodhisattwy. Jeśli mamy wielkie nagromadzenie zasług, to stąd bierze się właśnie ta wewnętrzna siła. Dlatego Gampopa mówi, że dzięki zbieraniu dwóch nagromadzeń wzmacniamy siłę bodhicitty. Powinniśmy, mówi Gampopa, zatem robić co w naszej mocy, by dążyć do celu. Nawet dzięki wyrecytowaniu pojedynczej mantry jesteśmy w stanie zgromadzić zasługę i mądrość. Powinniśmy więc praktykować to chociaż raz w trakcie każdej pory dnia. Nawet jak nie mamy okazji zrobienia wielu dobrych rzeczy, chociaż powtórzyć pod nosem kilka mantr, chociaż wytworzyć w naszym umyśle takie szczere życzenie, pragnienia bycia użytecznym dla innych, przyniesienia im pożytku. Jeśli teraz nie jesteśmy w stanie bezpośrednio czegoś zrobić, to modlimy się o to, żebyśmy w przyszłości mieli wielką moc pomagania innym. W naukach Buddy, w tak zwanej mowie do zgromadzonych, powiedziano: w jaki sposób mam dziś zebrać zasługę i rozwinąć mądrość? Jak mogę pomagać czującym istotom? Bodhisattva nieustannie nad tym myśli. Jest powiedziane, że jeżeli na przykład rano, kiedy się budzimy, zauważymy, że pierwszą taką spontaniczną myślą, jaka pojawi się w naszym umyśle, będzie to, że właśnie dziś wykonam wszystko, co jest potrzebne, żeby zebrać zasługę i stać się pożytecznym dla czujących istot. To właśnie dziś nie chcę zmarnować tego dnia w swoim życiu. Chcę nadać mu głębokie znaczenie. Nawet jeśli na zewnętrznym poziomie pójdę do zwyczajnej pracy, będę robić zwyczajne, codzienne rzeczy, to w umyśle będę utrzymywać postawę bodhisattwy. Będę się modlić o to, żeby nawet te zwyczajne czynności w przyszłości przyniosły pożytek wszystkim istotom. Jeśli rano mamy taką myśl, to rzeczywiście zwyczajna, codzienna praca, nawet najbardziej banalne czynności, takie jak wynoszenie śmieci, takie jak zmywanie naczyń, czy też po prostu praca zawodowa, wtedy nabierają znaczenia. Stają się także sposobem nagromadzenia zasług. Nawet w czasie, kiedy już wykonując te konkretne czynności, chociażby zawodowe, nie pamiętamy w każdej sekundzie, ale zrobię to właśnie dla dobra czujących istot. Tylko od rana nadaliśmy, można powiedzieć, tego kierunku naszemu myśleniu. Wtedy cały dzień staje się faktycznie praktyką bodhisattwy i powinniśmy próbować dążyć do tego, żeby wytworzyć w sobie to przyzwyczajenie. Zaraz z rano, gdy tylko wstajemy, modlić się do swojego lamy, modlić się o to, żebyśmy naprawdę mogli ten dzień wykorzystać dla dobra wszystkich istot. Widzę, że oczywiście, że potrafiłbym w jeszcze krótszym czasie wymienić po prostu pokrótce tych 5 punktów, w których ćwiczymy się po to, żeby rozwinąć w sobie bodhicitta aspiracji, ale sądzę, że więcej pożytku będzie, jeżeli omawiamy każdy z tych tematów trochę bardziej szczegółowo, bardziej szeroko. Dlatego nie zakończę dzisiaj wszystkich 5 punktów, poprzestanę na tych 3. Przypomnę, że dzięki niewykluczaniu czujących istot nie utracimy bodhicitty, nie zejdziemy ze ścieżki bodhisattwy. Dzięki pamiętaniu o pożytkach, jakie płyną z bodhicitty, nie dopuścimy do tego, aby ona osłabła. Dzięki zbieraniu nagromadzeń, czyli angażowaniu się w prawe szlachetne działania, w szczególności jest takich 10 sposobów dharmicznego postępowania, tak jak na przykład szukanie tego, gdzie mogę słuchać nauk, przebywać w obecności innych bodhisattwów czy duchowych mistrzów, w jaki sposób mogę pomagać innym,
na przykład opiekować się chorymi, pomagać tym, którzy są w potrzebie, wspomagać tych, którzy medytują, na przykład poświęcili całe swoje życie czy jakiś okres na intensywną medytację, różnego rodzaju działania dotyczące pomagania zwykłym istotom i wspierania nauczycieli i darmy. Tak jak powiedziałem, będzie to w przyszłości wyjaśnione. Dzięki angażowaniu się w te czyny gromadzimy zasługę i sprawimy, że bodhicitta będzie nabierać w nas wielkiej siły. Będzie w nas taka niezłomna, stabilna i stała. Pozostałe dwa punkty polegające na ciągłym pobudzaniu w sobie bodhicitty oraz unikaniu czterech czarnych działań dla bodhisattwy, takich skrajnie negatywnych w przypadku bodhisattwy, tak zwanych unikaniu czterech czarnych darm, a angażowaniu się w cztery białe darmy, to omówię przy następnym spotkaniu. Na razie dziękuję.